Paulina, telewizja na żywo to jest spore wyzwanie i wiąże się niekiedy z wpadkami. I tu teraz moje pytanie, czy ty kojarzysz, bo tory były złe? Jakie są prawdopodobne przyczyny tego wykolejenia? Najprawdopodobniej albo szyny, które nie są równe, albo po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, szyny były złe, a podwozie też było złe. Kocham. Pozdrawiamy panią Anię. Ale to jest mój koszmar. To jest mój koszmar. Boisz się, że kiedyś, tak? Że kiedyś będę miała dokładnie taką samą sytuację. Wiesz co, ale zobacz, byś po prostu była królową potem YouTube'a. Ja wydaje mi się, że ja w sumie czekam, wiesz co, na takie sytuacje, kiedy ktoś będzie po prostu robił ze mną memy, bo mam duży dystans do siebie. Jesteśmy tylko ludźmi, oczywiście telewizja na żywo no jest trudną telewizją. Z jednej strony ona jest bardzo ekscytująca, a z drugiej bardzo stresująca. Jakoś, nie wiesz co, jakbym się skupiała cały czas na tym koszmarze, że może się kiedyś to mnie przydarzyć, to nigdy bym tutaj po prostu w tym studiu się nie pojawiła, więc nie, raczej tak jest tak, że ja gonię i łapię te swoje marzenia i te wyzwania, przed którymi zostałam postawiona. A jak myślisz, co mogło być tutaj przyczyną tej wpadki? Czy to stres, czy być może ucho, czy ucho tobie przeszkadza? Możliwe, że były problemy na łączach, że nagle ta pani redaktor, dziennikarka nie słyszała absolutnie swojego wydawcy. Wydawca to jest osoba, która po prostu odpowiada za wydanie danego programu. I możliwe, że tak było, coś ją zagłuszało, coś przed nią na przykład przebiegało, dekoncentrowało. Pewnie to był jej debiut i w ogóle to było trudne, dużo emocji. I tyle. Jakby ja bym nie przekreślała tej kobiety i nie przekreślałabym wielu osób, bo są niesamowici dziennikarze z wieloletnim doświadczeniem, którzy też mają wpadki. Magda Małe kiedyś uśmierciła Nergala, więc ona sama ma dystans do tej całej sytuacji i też z tego się śmieje. Nie wiem, czy to jest jej koszmar. Chyba nie, ale takie sytuacje na pewno się będą pojawiały w naszej pracy i my będziemy musieli je przyjąć na klatę po prostu. A czy ty masz już taką jakąś swoją wpadkę, coś takiego, co ty wiesz, że mogłaś zrobić to inaczej albo że się gdzieś pomyliłaś? A wiesz co, ja wydawało mi się, że się nie pomyliłam, ale faktycznie media to jakoś potem przedrukowały. Jak zaczęła się cała pandemia i podawaliśmy każdego dnia liczbę osób, która jest chora na koronawirusa, ja powiedziałam, że stan zmarłych, chodziło mi o stan liczbowy, się nie zmienił. Oni to przedrukowali, że stan się nie zmienił, bo faktycznie, bo są zmarłymi, więc nie wstali z grobu. I to pamiętam, jakoś szeroko komentowano, że wpadka Pauliny Krupińskiej w Dzień Dobry TVN, tylko że to jest tak, że ktoś, załóżmy prowadzący, myśli inaczej, ubiera coś w jakieś konkretne zdania i on myśli, że wszyscy zrozumieją tak, jak on powiedział, a się okazuje, że trafi się ktoś, kto by myślał zupełnie inaczej i to rozkręci. I tak też się tutaj wydarzyło. Ja absolutnie nie miałam na myśli tego, co zostało potem napisane, ale gdzieś z tego też się śmieję.